Poznaj Biblię. Dziś mamy trzeci dzień grudnia 2022. Stoją siostry, ale nie chcą rozmawiać. Siostry w Jehowie, bo czują ducha Chrystusowego i mają ducha Jehowy i te duchy wiadomo, nie mogą się połączyć. To zrobimy, bo Chrystus łączy. Test wiary, próby. Jego miłość, prawda. To jest krzyże, a na drzewie było zielonym. To są choinki. Albo na plusie łotry dobre są, a niedobre łotry, czyli demony na lewicy. Po prawej ręce Chrystusa, czyli owce i kozły. Mateusz 25 rozdział 1-46. Byłem głodny, daliście. Chciałem iść 1000 kroków, iść 2000, głodnego nakarmić, pragnionego napoić. Daj mi pić, Samarytanka. No i Samarytanka uwierzyła w króla Mesjasza, którego zamordowali. Napis nad głową jest Król Izraela. Robimy teścić wiary. A my błogosławimy siostry. Żebyście byli aniołami, Mateusz 24:31 i głosili Chrystusa Króla Żywego. To krańce ziemi. Czystych, obrzezanych serc. No tak. No, także będzie jedna wiara, jeden pasterz, Jana 10:16. Chrystus jak słońce jedno jest. Dzień zaświta, 2 Koryntian 6:1-18. Bądźcie córkami Bożymi, a tym Bogiem Ojcem, co odejmujecie Mu w tytuły, jest Chrystus. Bo Chrystus nie jest tylko aniołem jak u was, ale jest Królem, Bogiem, Ojcem, Nauczycielem, Zbawicielem, drogą, prawdą, życiem, zmartwychwstaniem, krzewem winnym. Tak, tytuły. Poznaj Chrystusa powinno być, nie? No, poznaj Boga Chrystusa, prawdziwego. Bo Biblia nic nie mówi i jak Biblię poznają świadków Jehowy, to i na zagładę. Tak samo jak poznali faryzeuszy. Faryzeusze uśmiercali Chrystusa. Znali właśnie przykazania. Mieli władzę. Mieli. Chrystus przychodzi przez swoich uczniów, Urszulkę Bogdana, Zbyszka też. Zbyszka Pruszynowskiego w Holandii i ma prawo, ale pisze nam na sercu. Galacjan 6:2. Chcemy rozwiązać problem świadków Jehowy. Oni zapijają ze stołu Jehowy, tak ktoś ma problem, alkohol pije. Albo pali papierosy, bo ma problem, no bo problemy się rozwiązuje w umyśle i rozmowa. Jest, musi być rozmowa. Wysłuchanie antidotum. I to jest antidotum. Natchnione prawo, które wyszło z Syjonu. Izajasza 2:2-4. Na czas Sodomy i Gomory. Także Chrystus jest Królem. Rodziny będą łączone w prawdzie Chrystusowej Jego miłości. Te, co będą trzymać się 100% zaufania i prawdy naśladowania Baranka. Objawienie 14:1-4. Objawienie 7:1-4. Objawienie 14:1-5, że idziemy za barankiem. W ustach nie znaleziono kłamstwa, bo baranek dotrzymuje słowa, nie kłamie. I kogut piał, bo to Piotrek skłamał, że życie odda, później się wyparł się Chrystusa. Efezjan 4:20. Także Chrystus jest wierny, lojalny. I On nie może się zaprzeć samego siebie, jest Królem wiecznym, nieśmiertelnym. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, 1 Tymoteusza 1:12-17. I apostoł Paweł Szaweł szedł do Damaszku, Dzieje Apostolskie 9:5-20. Rozmawiał z Bogiem prawdziwym i Jego chwała go oślepiła na 3 dni, bo nie można zobaczyć Boga i zostać przy życiu. Czyli Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony. Był spłodzony ze słowa Logos, 1 Mojżesza 3:15. Nie stwarzał z Jehową planety Ziemia, tylko w buncie, bo 3 buntowników, szatan, Adam i Ewa, Stwórca, czy Ojciec Chrystusa zaprorokował i to proroctwo. 1 Mojżesza 6:6, już chcieli rodzić Mesjasza, ale dopiero Maria po 4000 latach urodziła go w Betlejem Judzkim u zwierzątek. Tradycja katolicka to powtarza, te narodziny Jezusa, czyli Emanuela, Izajasza 7:14, Mateusz 7:23. Także Emanuel, Bóg z nami, Rzymian 8:8, myślenie ciała to śmierć, myślenie ducha Chrystusowego, no to życie, bo Chrystus wyzwolił nas z grzechu i śmierci, nie może nikogo uśmiercić, może tylko uśmiercić szatana, którego już zamknął na 1000 lat, bo to jest duchowa wojna. Efezjan 6:17-12. Do 17 walczymy z tymi duchami,
Mateusz 10:8 możemy wyganiać demony, ale muszą mieć wiarę, bo jak w Chrystusa nikt nie wierzył, to Chrystus nikogo nie mógł uzdrowić. Nawet żadnego faryzeusza, bo nie wierzyli. Nawet przeciwko niemu działali. No i baranek jest na górze, Syjon. W Słowie Bożym, nie tam na jakiejś tam jasnej górze czy w Orliku. W naszym sercu, w umyśle i w Słowie Bożym. A Słowo Boże nie kłamie, ale Biblię przekłady zmieniają na swoją zgubę. Także faryzusze poprzekręcali, mieli Słowo Boże, Stary Testament, wiedzieli, że przyjdzie Mesjasz, ale go nie przyjęli. Przyszedł do swoich, a go nie przyjęli. No i będą mówić pokój, bezpieczeństwo, oczywiście fałszywi w sercu. I wtedy nadejdzie nagła zagłada. A my jesteśmy synami dnia, nie należymy do nocy czy do kłamstwa. Chrystus jako słońce. W nocy nie było widać tych samochodów, bo ich może nie było. Ale teraz jest dzień, widać na te rejestracje samochodów. Także Chrystus oświeci każdego. Mateusz 5:22. Mateusz 27 od 3 do 5. Objawień 9 rozdział od 6 do 27. Takie czasy końca idą dla kłamców. 2 Tesaloniczan 2 rozdział od 1 do 16. Wybierzcie prawdę Chrystusa i bądźcie aniołami. No i głoście. Hebrajczyków 8 rozdział od 8 do 12. Hebrajczyków 4 rozdział od 4 do 13. Bo nigdzie nie można się schować. Judasz się nigdzie nie schował. Nigdzie. No bo to trafia w nasze sumienie. Ale jeśli sumienie nasze Chrystus nam wybaczy już na Golgocie, wtedy Kolosan 3:13, tutaj jest napisane, że nam Chrystus wybaczy, to jest Biblia warszawska, ale u świadków Jehowy pisali Jehowę, że im wybaczył. Jehowa im nie wybaczył, bo Jehowa Armagedon niszczy wszystkich, Jehowa amerykańska oczywiście, bo Ojca Chrystusa, naszego dziadka, szanujemy. Naśladując Chrystusa 100%, Mateusz 6:24, nie można służyć i Jehowie, i Chrystusowi, nie da się, bo Chrystus jest Bogiem, Ojcem, Nauczycielem, Zbawicielem, za Adama, 1 Koryntian 15, rozdział 22-23, Rzymian 5:12, śmierć, Rzymian 5:19, życie. Poznajcie prawdę, w duchu prawdy, Jana 4, rozdział od 14 do 24, błogosławimy. Błogosławimy.